Cześć, tutaj Kamil, piwotester. Dzisiaj chciałem Wam zaprezentować piwo z browaru Stu Mostów z Wrocławia o nazwie Oatmeal Stout. Jest to oczywiście stout owsiany. Data przydatności do spożycia jest stosunkowo krótka, wynosi 9 dni od dnia dzisiejszego. Przydatność do 28 lutego roku 2021. Zobaczmy, co na etykiecie, co możemy tutaj wyczytać. Piwo zawiera przede wszystkim słoty jęczmienny, owsiany i płatki owsiane. Mamy tu też takie suwaki na etykiecie, czyli piwo jest pomiędzy wytrawnym a słodowym. Goryczka jest raczej średnio niska, bliżej średniej niż niskiej. I barwa oczywiście jest to piwo ciemne. Zawartość alkoholu wynosi 4,9%. Przelejemy piwo do szkła. Otwieramy. Kapsel firmowy browaru Stu Mostów na czarnym tle. Logo browaru Stu Mostów. W aromacie z butelki przede wszystkim wyczuwalna kawa. Kawa taka palona. Tak, kawa palona przede wszystkim, ale to taką paloność czuję. Dobra, nalejemy piwo do szkła. Bardzo pięknie się piwo prezentuje w szkle. Piana. No, piana jest powiedzmy średnio kremowa, drobno i średnio pęcherzykowa, ale raczej taka dosyć nietrwała, bo właśnie widzę, że dosyć szybko opada. Jest niestety wadą. W stoutach owsianych piana powinna być raczej trwała. Barwa piany jest taka jasno-brązowa, ciemno-żółta taka. W szkle. Taka słodowość wyczuwalna, duża słodowość. Słodowość, kawa, czekolada raczej nie, choć powinna być. W staucie owsianym. No, nie wiem, dominuje kawa. Dominuje kawa. Jeszcze może właśnie powiem coś o barwie piwa. Oczywiście piwo jest całkowicie nieprzejrzyste. Jest mocno ciemnobrązowe. Czarne ono nie jest, ale jest mocno ciemnobrązowe. No i tak, w aromacie przede wszystkim dominuje kawa. Kawa, ale może taka jakby kawa z mlekiem trochę. Aromat ogólnie bardzo przyjemny. Taki a la porterowy, stoutowy. To bardzo dobrze. Dobra. Wasze zdrowie. Bardzo delikatny taki smak. Aż do tego stopnia, że w ogóle nie czuć żadnej goryczki przede wszystkim. Z tyłu języka pojawia się taka, bo teraz czekolada się pojawiła właśnie tak z tyłu języka, taka lekko gorzka czekolada. Nie czuć natomiast kawy w smaku za bardzo. Może tak na początku pierwszy łyk na czubku języka była wyczuwalna kawa, a z tyłu języka wyczuwalna czekolada. Mam wrażenie, że piwo jest jakieś takie rozwodnione. Spodziewałem się, że raczej jako stout owsiany, że będzie wyczuwalna taka pełnia w smaku. Ogólnie tak u stout będzie to wyczuwalne, natomiast nie jest. Nie jest tak.
Piwo wydaje się właśnie takie raczej bardziej wodniste. Teraz mniej da się wyczuć w aromacie. Może zamieszamy trochę szkłem. Tak, nieco delikatnie wyczuwalna kawa taka. Na ściankach taka zauważalna, jakby delikatna oleistość piwa. Ale konsystencja taka w ogóle, takie delikatne to piwo jest, takie jakby z mlekiem. No może właśnie te płatki owsiane zawarte w składzie piwa dają takie wrażenie właśnie takiej delikatności, łagodności, że nie jest to piwo w żaden sposób takie przytłaczające. Jest raczej takie właśnie delikatne. I właśnie teraz w aromacie raczej bardziej pojawia się już czekolada niż kawa. Wcześniej na początku była kawa, teraz już taka w czekoladę się to zmieniło. Już piwo chwilkę stoi. Można coraz więcej z niego wyczuć, powoli się utlenia. Bardzo pięknie piwo się prezentuje, ale takie nijakie. Delikatnie czekoladowe, ale to ten smak w ogóle jakoś na długo nie pozostaje w ustach. Po przełknięciu od razu znika. Nie jest tak, że odczuwam to w ustach dłuższy czas, tylko robię łyk i zapominam, co piłem. Ten smak nie utrzymuje się właśnie długo w ustach. Może teraz trochę nieco dłużej niż w pierwszych łykach. Piana już praktycznie całkiem opadła, więc to jest raczej właśnie złe, niepożądane. W stautach owsianych raczej piana powinna być dosyć trwała. Raczej trwała, no zupełnie nie trwała. Na szczęście w smaku ta alkohol właśnie jest wyczuwalna, chociaż właściwie to nie powinna, bo to nie jest przecież żaden porter. No nie jakoś piwo mocno alkoholowe, tylko 4,9% ma alkoholu, więc to jest niska zawartość alkoholu, więc zdecydowanie jest to piwo dosyć lekkie. Tak, w smaku przede wszystkim wyczuwalna jest taka czekolada, lekko gorzkawa, ale nie czuć, kawy już nie czuć, kawy nie czuć w smaku zdecydowanie. No dobra, co ja mogę powiedzieć w takim razie? Obfitości piany, jak mógłbym ocenić to piwo? W skali od 1 do 6 za obfitość piany, za jej trwałość, no niestety muszę przyznać, no powiedzmy, że była średnia, powinna być wysoka, no to powiedzmy za to, że była przynajmniej drobno pęcherzykowa, że barwa taka brązowa, kremowa piana, za to mogę dać powiedzmy jeden punkt, ale za to 1 punkt z 6 za pianę mogę dać. Nie dam więcej, bo przede wszystkim była nietrwała. Nietrwała i to jest właśnie tutaj mankament duży, za którym no, muszę dużo punktów obciąć. Barwę. Barwę, gdybym miał ocenić w skali od 0 do 3 punktów, to za barwę muszę dać jak najbardziej 3 punkty. Jest zgodna ze stylem. Taka powinna być ciemnobrązowa do czarnej w stautach owsianych, więc barwa jak najbardziej 3 na 3. Aromat w skali od 0 do 12 punktów. Na początku była w aromacie wyczuwalna kawa, teraz czekolada, więc w sumie te najważniejsze punkty. Dwa zostały spełnione jak najbardziej, które powinny być. Na tą konsystencję, bo trochę myślę, co tu zrobić, jak to ocenić. No za ten aromat, właściwie co powinno być w aromacie stoutów owsianych? No przede wszystkim czekolada i kawa. No właśnie, to zostało zawarte, ale jeszcze czegoś mi tu brakuje. Takie zbyt mało wyraziste są te
zapachy powinny być takie trochę ostrzejsze, spodziewałbym się. No, powiedzmy, że za ten aromat mogę dać no 11 punktów, mogę dać na 12. Bo w sumie są wyczuwalne bez problemu. Z zamkniętymi oczami można wyczuć, że to, nie wiedząc jakie to piwo, trzeba się, że wyczuwa się zdecydowanie w nim kawę i czekoladę. Smak. Jeśli miałbym ocenić smak w skali od 0 do 17 punktów, niestety piwo wodniste, przynajmniej takie się wydaje. No za smak mogę dać na 17, to jakieś 13 punktów. Dam 13. Odczucie w ustach na 6 punktów mogę dać, no powiedzmy jakieś 3. Na 3, bo czuć ten smak, ale w sumie 3 to za dużo. 3 to za dużo, bo no chociaż w sumie są plusy, nie czuć alkoholowości tak jak powinna być w stoutach owsianych. Czuć czekoladę, było trochę czuć kawę, pełnia, czy pełnia jest wyczuwalna, nasycenie duże. No raczej tak, raczej nasycenie jest duże, znaczy przynajmniej średnie, takie jak powinno być. No za to czucie w ustach na 6, za tą wodnistość muszę obciąć, więc takie no 3, 3 na 6 dam przez tą wodnistość nadmierną. Raczej powinna być wyczuwalna taka pełnia, a nie wodnistość piwa. Więc zdecydowanie na 3. Goryczka. Goryczka w tym piwie powinna być raczej taka poniżej średniej. Troszeczkę poniżej średniej, może średnia. Natomiast tutaj goryczki w ogóle nie wyczułam. Jedynie goryczka tutaj może pochodzić od tej kawy, od czekolady gorzkawej. Ale to nie jest goryczka chmielowa. Takiej bym się spodziewał. Goryczki chmielowej właśnie. A może doleję jeszcze trochę piwa? Piana nie trwała. Więc raczej za goryczkę, no za dużo punktów dać nie mogę, bo powinna być średnia. Czy tam prawie średnia. A jej nie ma w ogóle. Czyli mogę dać 1, 2. 2 z 6 punktów. 2 na 6 mogę dać za goryczkę, bo trochę gorzkawe jest od tej kawy i czekolady. No dobra. I teraz podsumujemy ocenę, którą wydałem tutaj. Za pianę 1 punkt, za barwę 3 to jest 4, za aromat 11 to jest 15, za smak 13 to jest 28, za odczucie w ustach 3 to jest 31 i za goryczkę 2 to jest 33. Czyli 33 na 50 punktów ogólna ocena. A moja taka subiektywna ocena, bo to była ocena taka zgodności ze stylem. Zgodności ze stylem, czy w stylu stout owsiany. Moja taka subiektywna ocena, jakbym miał ocenić to piwo w skali od 0 do 10. No powiedzmy, że dam 5. 5 mogę dać, bo no bo ta czekolada, ta kawa jest, ale nie jest, to piwo takie jest nijakie, niczym nie urzeka. Nie jest jakieś specjalne, fajne. Więc no zdecydowanie tutaj nie ma szału. No i właśnie tak, może odstawię trochę tę butelkę. Jeszcze może powiem o etykiecie tutaj. Co tu jest na tej etykiecie? Tu na tej etykiecie jest jakiś blok, jakaś jakby szkoła, jakiś most. Teraz może taka pojawia się ta oleistość. Oleistość jest jak najbardziej mile widziana w stoutach owsianych. Oleistość bardziej pochodząca właśnie od owsa, od płatków owsianych. Ogólnie piwo jest nie jest złe. Nie jest złe, nie zachwyca niestety jakoś poważnie, ale da się wypić. Jest to jak najbardziej stout. Tylko raczej taki delikatny. No właśnie, może i dobrze, że jest delikatny, bo jest to stout owsiany, a ten owiec tak nadaje takiej właśnie delikatności temu piwu. Nie jest to taki imperialny stout właśnie, że jakimiś wyraźnymi nutami. Także jak najbardziej zakupcie sobie, przetestujcie, posmakujcie piwa. Może gdyby data ważności, przydatności,
tego piwa było nieco dłuższe, może ono już jest, no jest zdecydowanie stare, no bo za 9 dni mija data przydatności tego piwa, więc już praktycznie ostatnią chwilę miałem na wypicie go. No dobra, to by było wszystko w tym odcinku. Dziękuję za to, że byliście ze mną. Pozdrawiam, cześć.